Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Po raz kolejny w ostatnich dniach słyszymy dziś prolog Janowej Ewangelii. Słowem, o którym pisze święty Jan Ewangelista, jest Jezus Chrystus. To przez Niego wszystko zostało stworzone. Ale świat nie rozpoznał swojego Stwórcę, gdy Ten przyszedł do swojej własności. Ludzie odrzucili Jezusa i odrzucają Go nadal. Trzeba nam dziś, podczas medytacji nad tym fragmentem, zadać sobie pytanie, czy i ja nie odrzucam Jezusa. Są pewnie także i w moim życiu takie przestrzenie, gdzie nie chcę wpuścić Jezusa z Jego dobrą nowiną. Z czym w nauczaniu Jezusa i Jego Kościoła najtrudniej mi się zgodzić? Trzeba nam dziś na nowo Go przyjąć. Przyjąć Go takim, jakim jest. Nie wybiórczo, tylko to, co nam się podoba z Jezusowego nauczania, ale całościowo. Przyjąć Jezusa z całym radykalizmem Jego Ewangelii, nawet jeśli to będzie wymagało od nas radykalnego przebudowania własnego życia. Dlaczego warto to uczynić? Bo wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Słowo, którym jest Jezus Chrystus, ma ogromną moc. Z niewolników czyni On nie tylko ludzi wolnych, ale nadto dzieci Boga. I to nie tylko z nazwy, ale w rzeczywistości. To wielkie misterium. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się dzieckiem Boga. Wszystko, co posiada Bóg, może stać się naszym udziałem, jeśli tylko przyjmiemy to Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało pomiędzy nami. Jezusa Chrystusa, naszego Pana.